Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o cache'u, a dokładniej o data caching. Kontynuujemy pracę z naszą aplikacją liczniki i dodamy sobie licznik, który będzie przechowywany w cache'u. Do klasy liczniki dodamy sobie właściwość licznik cache. Licznik cache. Dobrze, zapiszmy. Teraz przejdźmy do naszego widoku indeks i tutaj dodamy sobie formularz, który będzie odpowiadał za nasz inkrementację naszego licznika cache. Skopiujmy sobie ten formularz i wstawmy sobie go tutaj i zmodyfikujmy sobie go tak, żeby zajmował się licznikiem cache'a, czyli będzie on postował do akcji licznik cache, kontrolera home, będzie to licznik kliknięć, ale nie dla ciasteczka, tylko dla cache'a. Licznik kliknięć, zmienna cache, przycisk inkrementuj i będziemy pokazywać z modelu nasz licznik, ale licznik cache. Dobrze, mamy nasz formularz, który będziemy postawać do naszej metody licznik cache. Teraz musimy sobie stworzyć naszą metodę licznik cache. Przechodzimy do home kontrolera i tutaj zdefiniujemy sobie naszą metodę licznik cache. Skopiujmy sobie tą metodę licznik ciasteczka, wklejmy i zmieńmy nazwę na licznik cache. To będzie licznik cache i teraz tak standardowo jak w poprzednich metodach, licznik ciasteczka, licznik sesji, licznik application. Najpierw pobieramy licznik. Potem licznik inkrementujemy, ale nie licznik ciasteczek, tylko licznik cache. I ustawiamy licznik i przekierowujemy na stronę indeks. I teraz musimy zająć się oprogramowaniem metod pobierz licznik i ustaw licznik, czyli pobranie licznika i zapisanie licznika w cache. Najpierw sobie zrobimy pobierz licznik, przechodzimy na koniec i tutaj dopiszemy akcje, które będą odpowiadać za cache. Czyli tutaj będziemy pobierać licznik z cache'a. Dobrze, to tradycyjnie musimy sprawdzić, czy mamy w naszym cache'u zapisaną zmienną licznik i do cache'a odwołujemy się przez HTTP Runtime. HTTP Runtime Cache. HTTP Runtime Cache i sprawdzamy, czy nasz licznik w cache'u jest, zmienna o nazwie licznik i czy ona jest różna od 0, czyli czy nasz cache jest. Jeżeli nasz cache jest, to pobieramy nasz cache, pobieramy naszą wartość licznika z cache'a i zapisujemy do naszego licznika, czyli licznik cache i tutaj zapisujemy z naszego cache HTTP Runtime cache licznik. Dobrze, ale tutaj musimy tak samo zrobić rzutowanie, gdyż w cache'u są musimy zrzutować typ, bo w cache'u jest przechowywany object, my musimy go sobie skonwertować na integer, bo nasz licznik jest typu integer. Dobrze, zrobiliśmy sobie rzutowanie na integer, czyli tutaj pobieramy nasz licznik. Jeżeli w naszym cache'u jest licznik, jest on różny od 0, czyli istnieje licznik, w naszym cache'u zmienna licznik, to tą naszą zmienną licznik z cache'a wpisujemy do naszej zmiennej licznik cache. A jeżeli w cache'u nie będziemy mieć zmiennej licznik, to nasz licznik ustawiamy na 0. Licznik cache ustawiamy na 0. I to wszystko. Dobrze, tutaj musi być jeszcze zakończenie. Dobrze, to mamy pobranie naszego licznika.
I teraz jeszcze musimy ustawić licznik. Czyli ustaw licznik. Tutaj będziemy ustawiać nasz licznik cache'a, czyli HTTP runtime. HTTP runtime cache. I nasz cache nazywa się licznik. Naszą zmienną licznik. Przypisujemy do niej nasz licznik. Licznik cache. I tutaj ustawiliśmy sobie w najprostszy sposób nasz licznik. I teraz możemy zapisać aplikację i uruchomić. Dobrze, nic się nie inkrementuje. Zrobiliśmy błąd, zaraz zobaczmy jaki. Zatrzymajmy, przejdźmy. Mamy nasz licznik cache, jest ok. Tu jest ustawianie licznika, tu jest pobieranie. O, tutaj zrobiliśmy błąd. Wstawiliśmy nasz cache przed za return, czyli de facto to już się nie wykona. Musimy return przenieść niżej, zwracanie licznika niżej. I uruchomić aplikację jeszcze raz. Teraz będzie dobrze, bo de facto ten kod był już za returnem, czyli on nie miał szansy się wykonać, dlatego nasz licznik nie był inkrementowany. Dobrze, uruchommy aplikację jeszcze raz. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła jeszcze raz. Mamy nasze liczniki cache'a. I inkrementujmy. Jest. Teraz nasz licznik się inkrementuje. Zinkrementowaliśmy sobie go do 10. Odświeżmy w drugiej przeglądarce. Jest 10. Zinkrementujemy sobie, odświeżymy tutaj, jest 14, czyli nasz licznik cache zachowuje się tak samo jak zmienne statyczne i zmienne aplikacji. Jest współdzielony między przeglądarkami, między użytkownikami. Można by powiedzieć, że tutaj się niczym nie różni, ale cache ma znaczącą przewagę i teraz tą przewagę pokażemy. Zamknijmy, zatrzymajmy aplikację. I teraz tutaj, gdzie sobie ustawiamy cache, tutaj, w tym miejscu, ustawimy sobie cache nieco inaczej. Nie poprzez indexer, tylko wywołamy sobie metodę add, czyli HTTP runtime cache add i tutaj dodamy sobie cache. I teraz tak, pierwszym parametrem jest klucz. Czyli nazwa naszego licznika, licznik. Następnym parametrem jest value, czyli wartość naszego licznika. Wartością naszego licznika jest licznik, licznik cache. Następnym parametrem są dependency. My z dependensów zależności nie będziemy korzystać, czyli przekażemy sobie null. Nie musimy z tego korzystać. Następnym parametrem jest absolute expiration, date time. A tutaj mamy ustawiony sobie czas, na jaki czas chcemy, żeby nasz cache istniał. I to jest bezwzględny czas. Po upłynięciu tego czasu nasze ciasteczko znika. Czyli ustawmy sobie czas, to będzie date time now i dodajmy sobie add seconds, powiedzmy 4, ustawiliśmy sobie na 4 sekundy, że po 4 sekundach nasz cache wygaśnie. Następnym parametrem jest sliding expiration, czyli to jest czas od ostatniego użycia, czyli jak użyjemy naszego cache'a, strona się odświeży, zostanie użyta i ten czas będzie liczony od tego momentu. Znowu skorzystamy z cache'a i ten czas znowu będzie liczony od momentu skorzystania, czyli jak gdyby ten czas będzie się przedłużał. Dobrze, my sobie ustawmy ten czas sliding expiration na 0, nie będzie nas interesował. Następnym parametrem jest priorytet. Dobrze, to jest cache item priorytet i tutaj możemy sobie ustawić priorytet wysoki, niski, normalny. My sobie ustawimy default, to znaczy ten priorytet, jeżeli będzie ustawiony na wysoki, albo jeżeli będzie ustawiony na niski, to gdy się będzie kończył cache, to ta zmienna będzie w pierwszej kolejności usunięta, jeżeli będzie niski, a jeżeli będzie wysoki, to będzie usuwana, że tak powiem, w
ostatniej kolejności. I jeszcze mamy jeden parametr. Następnym parametrem jest callback. Callback, czyli delegat, wskaźnik na Twoją metodę, na Twoją własną metodę, która będzie wywoływana przez serwer wtedy, kiedy dane będą usuwane z jego pamięci. Czyli w tym momencie, jakbyśmy sobie tutaj jakąś metodę stworzyli i ją tutaj wywołali, to gdyby nasz cache był czyszczony, to w tym momencie w tej metodzie możemy sobie na przykład zrobić, że ponownie zapisujemy nasz cache. Ale my tutaj nie będziemy używać callbacka, tylko podamy sobie null. Dobrze, i tak w ten sposób ustawiliśmy nasz cache, czyli wykorzystaliśmy metodę add, gdzie podaliśmy nazwę naszego licznika, podaliśmy wartość naszego licznika, dependensów nie podaliśmy, bo nie potrzebujemy, i podaliśmy czas, na jaki będzie nasz cache, czas, jak długo będą dane przechowywane w cache'u, że przez 4 sekundy. Sliding czas nas nie interesował, nie podawaliśmy. Priorytet ustawiliśmy na default, czyli na normalny, i callbacka też nie ustawialiśmy. Dobrze, czyli teraz możemy sobie zapisać i uruchomić aplikację i zobaczymy, jak to działa. Teraz w cache'u powinny być dane przechowywane przez 4 sekundy, a więc uruchommy i sprawdźmy to. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła. Zinkrementujmy sobie teraz naszą zmienną cache. Inkrementujemy, mamy 1. Teraz powiedzmy, że już 4 sekundy upłynęły. Odświeżmy naszą stronę. Jest 0. Zainkrementujmy sobie ponownie. Jest 1. Odświeżmy. Jest 1. Jest 1. Ale po upływie 4 sekund nasz cache jest czyszczony i jest wartość 0. Mamy 1. Jest w cache'u, jest w cache'u, jest w cache'u i nie ma cache'u. Jakbyśmy sobie tutaj ustawili sliding czas na jakiś czas, to w momencie, gdy ja tak przeładowuję stronę, to w sumie cały czas tego cache by był używany i ten czas cały czas by był liczony od nowa i cały czas by była tutaj ta jedynka. Aż gdybym przestał odświeżać na 4 sekundy, czy tam na zależności, na jaki czas bym ustawili, dopiero ten cache by się zerował. Mamy 0, inkrementujemy, odświeżamy i jest 0. A więc ustawiliśmy, że nasza zmienna w cache ma być przechowywana przez 4 sekundy i tak się dzieje. Dobrze, zamknijmy naszą aplikację, zatrzymajmy. Jeszcze jest możliwość, że możemy to sobie ręcznie wyczyścić cache, aby po prostu skasować to, co jest zapisane w cache'u. Wykorzystujemy HTTP Runtime. Runtime, cache i metodę remove, do której przekazujemy naszą zmienną, licznik, nazwę naszej cache'a, licznik, i w ten sposób możemy sobie usunąć nasz cache. Dobrze. Także w tym odcinku, podsumowując, pokazaliśmy użycie data cachingu, czyli dodaliśmy sobie właściwość licznik cache, który przechowuje w naszej klasie liczniki naszą wartość odnośnie naszego cache'a. Do widoku index dodaliśmy sobie formularz, który jest przycisk, który powoduje inkrementację naszego licznika i który, gdy klikniemy, nięty jest przycisk, wywołuje metodę licznik cache. I jest wyświetlany model, czyli ilość kliknięć w cache'u. I w home kontrolerze tradycyjnie oprogramowaliśmy sobie metodę licznik cache, czyli tutaj pobieramy licznik cache'a, następnie zwiększamy licznik cache'a, czyli wtedy, gdy ktoś kliknie, licznik jest zwiększany, no bo to na kliknięcie ma być zwiększany, i ustawiamy licznik cache'a. A więc tak, pobieranie licznika cache'a to się odbywa bardzo podobnie jak ciasteczka, sesje, tylko odwołujemy się nie do struktury tutaj session licznik, tutaj request cookies licznik, tylko odwołujemy się w przypadku cache'a do struktury HTTP runtime cache i tutaj do naszej zmiennej licznik. Tutaj sobie najpierw sprawdzamy, czy nasz cache istnieje. Jeżeli istnieje, to do naszego licznika cache'a przypisujemy to, co jest w naszym cache'u. Tylko musimy to zrzutować na typ integer. A jeżeli nasz cache nie istnieje, już wygasł, jest 0, to do naszego licznika cache przypisujemy 0.
A w metodzie ustaw licznik najpierw robiliśmy to w ten sposób, że do zmiennej w cache'u licznik przypisywaliśmy nasz licznik cache. I to tak działało, ale standardowo, tak jak w przypadku licznik application, licznik sesji, ale możemy sobie też skorzystać z metody add, gdzie podajemy czasy, na jaki czas, po jakim czasie ma wygasnąć nasz cache, możemy podać sliding czas, czyli po jakim czasie od ostatniego użycia ma wygasnąć czas, możemy sobie ustawić priorytet naszego cache'a, możemy sobie ustawić callback, funkcję zwrotną, jakieś dependency możemy sobie ustawić. No i możemy też ustawić ręcznie wyczyścić cache poprzez wywołanie metody remove. Dobrze, w tym odcinku to sobie zakomentuję i to sobie zakomentuję. W tym odcinku to wszystko. Pokazaliśmy użycie data caching. W następnym odcinku jeszcze zajmiemy się cachem i pokażemy output cache. Dziękuję.